kolejny punkt będzie relacjonowana pani Kowalska, to jest punkt numer 11. Grup numer 11 w sprawie objęcia pasjonatem wydarzenia Festiwal Wiosenny na Małym Rynku. Paragraf 1. Rada Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto obejmuje honorowy patronat nad wydarzeniem Festiwal Wiosenny. Będzie jego współorganizatorem. Marca 2013 roku na Małym Rynku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. O objęcie patronatem Festiwalu Wiosennego, który planowany jest na Małym Rynku, zwróciło się Stowarzyszenie Niezależny Związek Studentów 1980. Festiwal ma na celu promocję miasta Krakowa i dzielnicy pierwszej Starej Miasta. Jest adresowany do mieszkańców. Dziękuję. Ktoś chce zabrać głos? Proszę bardzo. Ja chcę zapytać wnioskodawcę, dlaczego taki wniosek zważywszy, że byliśmy razem na takim spotkaniu komisji tutaj w Radzie Dzielnicy, gdzie przyszli mieszkańcy i oni protestowali przeciwko organizowaniu jakichkolwiek imprez na Małym Rynku, ze względu na to, że tam się tworzy studnia taka akustyczna i oni po prostu nie są w stanie tego wytrzymać, że tam się po prostu mieszka wiele. Więc wtedy pan się przychylał do zdania tych mieszkańców. Teraz pan składa taki wniosek. Ja chcę wiedzieć, dlaczego pan z nim zdaniem. To już jest sprawa organizatora. Trzeba zachować ciszę nocną. Straż przyjdzie z czujnikiem i wyświetli się tyle, to się wyświetli. Ja nie jestem sędzącym, żeby tam pilnować tego. Wszystko będzie bezpieczne. Można być ulicowym. Czy pan jest najlepszym przykładem? Pan niestety. Panowie, bez osobistego. Pan Roskowicz. Odczytał pan tą nazwę NZS błędnie, ale to już mniejsza o to. Chciałbym zapytać, to jest historia nieodległa, także można nazwę toczyć, rozszyfrować ją. To bardzo proszę. To nie jest takie trudne. Natomiast chciałbym zapytać o program tego festiwalu. Czy znany jest program, czy wiemy, co chcemy poprzeć? No nie jest znany. Ma to być festiwal, który będzie miał na celu promocję dzielnicy pierwszej. Dobrze. Niekoniecznie. Samo stowarzyszenie NZS 1980, to jest nazwa, która zobowiązuje. Na pewno kryje się treść, tylko pytanie, co jest oferowane, co my mamy poprzeć. Ten festiwal nie jest tak odległy w czasie, prawda? Miesiąc, a może nawet mniej, kilkanaście dni, czy 10 dni, czy 5 dni od tego programu. I dobrze by było wiedzieć, co się za tym kryje, jaka jest zawartość tego przedsięwzięcia. Czy możemy popierać coś, o czym nic nie wiemy, albo wiemy bardzo mało? Może pan nie popiera. Mówimy, że pan już wie, że będzie poparty. Proszę? Ja zadałem konkretne pytanie, proszę o udzielenie odpowiedzi. Odpowiedź jest taka, że zgłosił się do nas NZS o zorganizowanie tego typu festiwalu i poprosił o patronat. No, ja jestem osobą akurat wskazaną przez grupę radnych, żeby to referować, ale nie prześwietliłem NZS-u do TGNT i nie sprawdzałem na 10 stronę. Nie wiem, jakiś polityczny ten, bo chyba pan to insynuuje, bo nie rozumiem do końca. Sięga pan po zbyt daleko idące słowa. Nie wiem, wybiega w przyszłość albo stara się zbadać do limitu. Skoro pan jest referendem, to pytanie, co składa się na program tego stylu, tych obchodów, czy to jest nie wpłynął do nas program. Powiedziałem już wcześniej panu, że nie wpłynął do nas program. To jest kuriozalna. Czy ile razy pan jeszcze zada to samo pytanie? Jest to kuriozalna sytuacja. Ja odpowiedziałem. Dziękuję. Ja może jeszcze zabiorę głos w tej sprawie. Sądzę, że Stowarzyszenie NZS 1980 jest gwarantem imprezy, która będzie kulturalna, a nie będzie wybrykiem narodowcy. W związku z tym sądzę, że patronat dzielnicy i dzielnica również na tym zyska. Jak wydaje mi się, że patronat honorowy
pomaga stowarzyszeniom i organizacjom. Bodajże kur do zajęcia pasa drogowego w inny sposób. W związku z tym nie widzę tutaj potrzeby dzielenia włosa na czworo, gdyby to było jakieś inne stowarzyszenie. Nie o takiej wielkiej tradycji, moglibyśmy się głęboko zastanawiać, ale tutaj wydaje mi się, że jesteśmy, powinniśmy ten patronat przyznać. Dziękuję. Proszę, proszę. Znamy nazwę organizatora, wiemy, kto jest inicjatorem, wiemy, kto do nas wystąpił, ale nie wiemy, z czym konkretnie. Czy możemy popierać coś, o czym nic nie wiemy? Nikt z Państwa nie jest w stanie udzielić nam czekanie odpowiedzi. Przecież jeżeli ta struktura, ta organizacja, to stowarzyszenie jest szlachetne, sięga do szlachetnej, dobrej tradycji, to wcale nie oznacza, że my musimy bez sprawdzenia, bez weryfikacji treści, programu, punktów poprzeć przyjąć taki patron. To nie ma miejsca za pół roku, gdzie problem właśnie z tym określeniem zawartości programu festiwalu byłby zapewne. Nie jest to za rok, tylko jest to raptem za kilkadziesiąt dni. Marzec jest tuż, tuż. Co się za tym kryje? Czego dotyczy? Jak ma być promowana dzielnica? W jaki sposób? Jakie są elementy tego przedsięwzięcia? Nikt na to pytanie nie jest w stanie odpowiedzieć. Ja na przykład, można? Pismo, które wpłynęło do Was. NZS 1980, Rada w imieniu Stowarzyszenia NZS 1980 zwracamy się do Szanownej Rady i Zarządu Dzielnicy Pierwszej, Kraków Stare Miasto. Podjęcie patronatem nad festiwalem piosenek organizowanym przez nasze stowarzyszenie. Festiwal ma na celu promocję miasta Krakowa i dzielnicy. Festiwal jest adresowany zarówno do mieszkańców Krakowa, jak i do turystów odwiedzających nasze miasto. Festiwal odbędzie się w dniach od 14 do 17 marca 2013 roku na Majowym w Krakowie. Liczymy na Państwa życzliwość. Z pisma wynika, że bez względu na to, czy chcemy uczestniczyć jako patron i osobiście, to to się też odbędzie, bo to oni już zaplanowali i zarezerwowali termin. Także festiwal wiosenny odbywać się będzie między 14 a 17 marca. Kwestia, jedyna kwestia tego wszystkiego jest to, czy my bierzemy patronat nad tą imprezą, czy nie bierzemy. A czy impreza się odbędzie, odbędzie się. No bo tak już podjęli organizatorzy swoje działania. Co wszystko mogę Państwu powiedzieć. Nie widzę więcej roku do dyskusji. W takim razie bardzo proszę Państwa o przegłosowanie projektu. Kto z Państwa jest za przyjęcie projektu? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5 osób, 6 osób się wstrzymało. 15 osób za, 1 przeciw, 6 osób się wstrzymało.